Witam, ponownie. Chodził do kolejnej. Czyścił jej kolej. Si, dobra. Jedziemy. Pierwsza z nich. Chudzi z cięci. Wspaniała. Zamóż kasecha. Wszystko w porządku. No tak, jest. Dobra. Rzadko dla nam i rzadko ćwiczę. Kolejna kaseta. Baw się i uś telewizji. To byli kiedyś moi idole z dzieciństwa. To się wtedy oglądało w Teletubisie. Uczył się kasety z Teletubisiowi, uczył się... No to jest... Filmy z Teletubisiowi, jeden z youtuberów. Natomiast odkarł, to było przed z powrotem kolejny. I teraz kolejna kaseta. Musimy poprzednio pochodzić do Eurostini. Tak, no, do Eurostini. Kaseta pierwsza pod nazwą Magic English. Wspaniały unikacik. To jest jedna z pierwszych świetnych kaset. Tak. Ta kaseta 26, no dobra. Tak, to dobra. Teraz do skini. Dalej. Pochodzimy do firmy Seven. To tam jest ta kaseta. To jest ta skini. Figle i stosy baśniowa kraina. Kaseta z roku 2003. Taka świetna sytuacja dla państwa. Idziemy dalej. Kolejne. Opowiem im bajkę, jeśli zależy, ale tu było tu italienie. Pamiętam, jak była krawa. Kaset, które to są nowe, na początku kasety, to się zaczęło i jeden z tych natychmiast nie pochwalił o kasetę z Pinokiem. No, tak, idziemy dalej. Trek 2. No, ten film pamiętam, pierwszy raz widziałem. I nie. Potem ktoś tam na panie rodzice, to przyjechali do mnie, że ze mną oglądać konacje Shrek 2. Okej. Tam się gdzie tam kilka lat od roku. Na przykład to są święta Bożego Narodzenia. I dostaję od rodziców takie wspaniałe podarki. Jedziemy dalej. Dwaj bracia. To ten film też pamiętam. Coś typu Życie Pi. Lat 80. Wybiegał sporo Oscarów. Tak. Sporo Oscarów? Tak. Aha. Cztery nagrody od typu Oscar. No. A inni pisali, że skończył się widzący z tygodni wstali, taki ten kolejny awatar. Ale to nie jest. To jest druga część awatarów. Druga część awatarów będzie już wkrótce. Dobra.
Stan już się pomylił, ale to kolejna kasteta. Tym razem pakiet, kastet wędrówki z dinozaurami. Ta ostatnia kasteta tutaj. Tutaj. To i jak powstały wędrówki z dinozaurami. Tak, to jest tak właśnie cały pakiet. Kolejna kaseta. Idę po pakiecik. Już mamy. Kolejna kaseta to kaseta wspaniała składanka, to w ogóle pierwsza w historii kaseta wydana przez firmę Anna Barbera Poland. To jest bardzo rzadki okaz. Bardzo rzadka kaseta. Niemożliwe niestety do zdobycia, ale są tacy, którzy mogą mieć szansę jeszcze. Dobra. Idziemy dalej. Kolejna. Zdobyć. Kaseta 101 Dalmatyńczyków, wersja animowana. Świetny materiał. Materiał często czasów zarazów podczas czasów wojenny. Wersja na pewno PRL to jest, ale jestem na pewno pewny. Idziemy dalej. 101 Dalmatyńczyków, Londyn, ta przygoda. Tak właśnie wygląda ta firma, ta kaseta. Wszyscy tuberzy natomiast pytają się mnie o takie kasety. I wszyscy twierdzą o tam, że jeden tuberzy pyta mnie o końcówki kasetowe. Cześć, na pewno. Wakacje będą. Jeżeli będę miał czas. Kolejna kaseta. Kaseta z początku 2001 roku, końcówka 2004 roku. Bambi wydaje specjalne. Świetna kaseta. Jest taka świetna reklama kurczaka małego. No, to jest taki świetny hiciak. O, to już mamy. Kolejna kaseta. Dawno temu w trawie. Kaseta z 2003 roku. Myślicie, że to w 2000. To koniec. Tej kasety jest taki śmieszny, krótkometrażowy film pod nazwą Gra Greriego. Śmieszny film krótkometrażowy. Jeżeli ktoś z Was oglądał, to możecie z tego, bo moi rodzice też oglądali nasz jeden już świat Bożego Narodzenia i się wyśmiewali z tego filmu. To taki trochę. A teraz wspaniały jednolitowy unika. Jednolitowy. Prawdziwy film pod nazwą Gladiator. To jest taka kaseta filmu Gladiator. Świetny film. A także świetna kaseta. Gladiator. Dobra. Tak właśnie. Dobra. Jedziemy dalej. Tym razem ten idol był w dzieciństwie. Oglądałem prawie wszystkie odcinki programu. Oglądałem. I to się pamięta te czasy. Hugo! No, to jest taki idol programu w Polsce, ale ten film Hugo Safari to jest teraz śmiesznych materiałów.
się. Ono wygląda. Dobra. No tak, skończyliśmy kolejną część mojej kolekcji. Dziękujemy. A kolejna trzecia część już wkrótce. Ciao.